Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to się stało, że w Ameryce no wszyscy demokraci, czyli socjaliści, komuniści amerykańscy uznają, że partia republikańska, partia konserwatywna, no to w zasadzie są krwiopijczy kapitaliści. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. No i klikajcie, żebyście dostawali powiadomienia. Właśnie filmiki są codziennie. Czasami daję jako premierę, czasami daję nie jako premierę. W końcu nie wiem, czy to denerwuje ludzi, czy czekają, czy nie czekają. Jak to wpływa na pokazywanie ludziom innym, którzy nie subskrybują. No w każdym razie róbcie co możecie, żeby jakoś tam rozpowszechniać ten kanał. Po co są republikanie? No, socjaliści, komuniści, no to wiadomo po co są. Jest grupa budżetówka, która no, są rządzący, którzy zawsze idą do żłobu, no i jest budżetówka, czyli grupy, które żyją z budżetu państwa. Budżet państwa, no to pieniądze nie rosną na drzewach, są jedynie drukowane. No, drukować za dużo nie można, no bo jest inflacja. No to skąd pochodzą? No to pochodzą z podatków. Ameryka, no to była stworzona 200-300 lat temu, bo to były kolonie angielskie, 13 kolonii na wschodnim wybrzeżu. No i to było coś takiego nowego. Wszyscy byli indywidualistami, no i ludzie się dogadali, że rząd będzie po prostu jakoś synchronizuje wszystkich indywidualistów. Komunizm dla odmiany, no to zawsze jest komitet centralny. No i nie ma indywidualistów. Każdy indywidualista, no to tak jak w Chinach Mao Tse-tung mówił, że każdy mak, który wyrośnie ponad żyto, trzeba obciąć, czy wyciąć, no, skosić. Prezydent Biden, no, Joe Peking Biden, jedna wielka skleroza. W zeszłym tygodniu miał różne tam spotkania z prasą, miał swoje przemówienia, był w Georgii i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie rzecz biorąc, to jak w czasie konferencji prasowej, no to chyba ze 3 czy 4 razy się pytał, po co jest jego opozycja, czyli opozycja Partii Socjalistów, Partia Republikańska. No i on doszedł do wniosku, że Partia Republikańska to jest tylko po to, żeby zabrać mu ten kredyt za to, co on osiągnął w ciągu ostatniego roku w czasie swojej prezydentury w Białym Domu. No, każdy normalny człowiek wie, przeciwko czemu są republikanie. No, najbardziej przeciwko, no to jest przeciwko całej sytuacji przestępczej, no bo teraz przestępczość po prostu się rozwija nieprawdopodobnie, szczególnie w tych wielkich miastach. No, miasta są rządzone przez majorów demokratycznych. Wszystkie te Nowe Jorki, San Francisco, Detroit, Filadelfia, te wszystkie miasta, gdzie są Baltimore, gdzie jest przestępczość, gdzie jest zabójstwa, no to wszystko jest prowadzone przez socjalistów, demokratów, no od lat już, no i tam jest jedna wielka budżetówka, no i tam jest jedno wielkie rozdawnictwo, także republikanie, konserwatyści są przeciwko przestępczości. Również republikanie są przeciwko całemu temu bałaganowi na południowej granicy. Ameryka interweniuje, że tam 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich może wejść na Ukrainę, a w Ameryce przez granicę amerykańską, meksykańsko-amerykańską przechodzi co roku 200 tysięcy ludzi, no i Ameryka nic nie robi. Konserwatystów denerwuje to nieustanne rozdawnictwo, te rozdawnictwo państwowe, które chce rozdawać. No nie ma, no,
Można powiedzieć, że gdzie jest problem? No jest problem z tym, komu zabierać, no, bo komu dawać, no to lista się nie kończy, ale komu zabierać? No i teraz coraz bardziej wszyscy, którzy pracują, mają zabierane. Także prędzej czy później ci, którzy pracują, nie będą chcieli pracować, tylko będą chcieli dostawać. No i to nie jest zdrowe. Tak, także konserwatyści są przeciwko skrobankom, komuniści są za skrobankami, konserwatyści są za prawem do obrony osobistej, czyli do posiadania broni, komuniści są za konfiskacją, republikanie, konserwatyści są za swobodą wypowiedzi, komuniści są za cenzurą, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także w zasadzie to wiadomo, kto z której strony siedzi, no stoi. Konserwatyści są za prywatnymi przedsiębiorstwami, za swobodnymi przedsiębiorcami, są za wolnymi stowarzyszeniami, komuniści są przeciwko. No i najważniejsze w sumie teraz ostatnio, no to jest ten możliwość, równość w możliwościach, bo komuniści tłumaczą, że ma być równość w wynikach. No i doprowadzają do tego wszystkiego, żeby były równość w wynikach, szczególnie materialnych, a nie równość w możliwościach. No, a ta równość w możliwościach, no to było to, co założyciele Ameryki, wszyscy ci, którzy budowali tą Amerykę i to, co było w Konstytucji, to właśnie na tym się opiera. Komuniści są za zamykaniem szkół, konserwatyści mówią, że powinny być otwarte. Komuniści, demokraci mówią, że trzeba zamykać naród i społeczeństwo. Republikanie mówią, że trzeba otwierać. No, środki masowego przekazu, no to w zasadzie wiadomo, co jest. No, oni to, co całują w tyłek Bidena, no to a to, co robili Trumpowi, no to widać. No, nie ma kompletnie równości, czy jakiegoś uczciwości nawet dziennikarskiej. No i teraz pytanie jest, jaki jest przekaz? Jaki powinien być przekaz tych republikanów? Przekaz socjalistów amerykańskich, komunistów, tych postępowych, no to jest bardzo, bardzo prosty. To oni mówią tak, sprawiedliwość społeczna, oni mówią klimaty, zagrożenie zniszczeniem klimatu, prawa kobiet i mniejszości, praktycznie wszystkich mniejszości, prawa do głosowania. No i teraz pytanie jest, czy republikanie, czy konserwatyści są przeciwko. No, żaden republikanin, konserwatysta nie jest przeciwko sprawiedliwości, tak? No tyle tylko, że komunistycznie się dołoży do tego sprawiedliwość społeczna, no to już zmienia to, tak jakby było, to jest to samo jak krzesło i krzesło elektryczne. To nie jest to samo. Sprawiedliwość, a sprawiedliwość społeczna, to nie jest to samo. Żaden konserwatysta nie jest przeciwko mniejszościom, żaden konserwatysta nie jest przeciwko kobietom. No połowa Ameryki to są konserwatyści, z czego połowa to są kobiety, tak? Także nikt nie jest przeciwko temu. No każdy się martwi o środowisko, no ale nie kosztem własnej pracy czy swojego narodu. No ale komuniści, socjaliści przedstawiają to tak, że jak socjaliści są za tym, no to konserwatyści, republikanie są przeciwko. No a to nie jest tak. To nie jest tak. Najgorsze jest to, że w oczach opinii publicznej to jest to, że republikanie to jest partia bogaczy, to jest partia miliarderów, milionerów, tego przysłowiowego 1%. No i teraz w wielu oczach oni, komuniści, naprawdę myślą, że 86 milionów to nie jest 86 milionów, które głosowały na jednego Trumpa. Oni po prostu myślą, że te 86 milionów to jest 86 milionów Trumpów. No to jest kompletnie jakiś debilizm. No i trudno sobie wyobrazić, jak oni sobie to sami wyobrażają, no ale tak to jest.
ci lewacy po prostu myślą, że ten człowiek, który pracuje, zarabia tam 20, 30, 40, 50 dolarów na godzinę i głosował na Trumpa, bo jest przeciwny wszystkim tym hasłom socjalistycznym, no to socjaliści mówią, że to jest partia kapitalistów, krwiożerczych kapitalistów. Także w ich opinii republikanie są antydemokratyczni. W opinii komunistów i socjalistów oni uważają, że republikanie są antydemokratyczni, nie mają jakiegoś swojego światopoglądu, nie mają filozofii politycznej poza tym, że są z sopkami i myślą tylko o sobie. No oczywiście to nie jest prawda. To nie jest prawda. Wszyscy normalni ludzie, większość normalnych ludzi jest po stronie prawicowej, po stronie republikańskiej. No tyle tylko, że nie ma przywódców. No nie ma jakoś na razie, nie ma przywódców. Albo przywódcy nie dają tej odpowiedzi. Na odpowiedzi to są na ręku. To już sięgając kilkadziesiąt, kilkaset lat, to Adam Smith czy Alexis Tocqueville, to ten znany z tymi szpilkami, igłami i mechanizacją, czy Hayek, to jak się poczyta ich pracę, no to konserwatyzm powinien trafiać do ludzi bardziej niż te wszystkie pisma czy prace liberałów typu Bentham, Mill czy Rawls. I no każdy powinien czytać swojego nawet przeciwnika. Ja ostatnio miałem w ręku książkę Hitlera, Moja walka, byłem w księgarni książek używanych, no ale chyba nie pozwoliłem sobie mimo wszystko, no nie wiem, kiedyś chyba przeczytam to, no ale może jego nie polecać, no ale wszystkich innych z obydwu stron politycznych w sumie trzeba czekać. Niedawno zmarły angielski filozof Roger Scruton, on dobrze tak ostatnio właśnie przedstawiał, o co to chodzi z tym konserwatyzmem. No i to można powiedzieć, że to jest to, co dobrze by było, żeby wszyscy przeczytali. No on taki napisał esej Rządzić prawidłowo. No i on tam w zasadzie no to przedstawia to, że partia konserwatywna, partia republikańska, no to jest partia wolności. To jest wolność najważniejsza w tym wszystkim, to jest wolność jednostki. No i w zasadzie każdy normalny to rozumie, że rząd może działać, prawidłowo działać tylko wtedy, kiedy trzyma prawo i porządek, tak? Kiedy trzyma prawo i porządek, no w Polsce no to było te mówili to prawo i sprawiedliwość, no ale do tego się zaczyna, no państwo musi mieć prawo i porządek. No musi trochę zreperować te wszystkie drogi i mosty, czyli tą infrastrukturę. Musi skoordynować coś w wypadku niespodziewanych szkód czy klęsk żywiołowych. No i musi zabezpieczyć, powiedzmy, granice państwowe. No ale to wszystko, co powinien robić. Cała reszta, no to jednak musi zostać w rękach ochotników, w rękach ludzi niezależnych, przedsiębiorczych i tak dalej. No niestety socjaliści doprowadzają do tego, że wprowadzają rozdawnictwo. No, wprowadzają rozdawnictwo, bo rząd jest zabierany
przez tych ludzi, którzy są przy żłobie. No i wtedy ludzie głosują na tych, którzy rozdają. Konserwatyści nie są ogólnie rzecz biorąc przeciwko rządowi. Jedyne co, to są konserwatyści, są przeciwko wielkiemu, potężnemu rządowi, dlatego że normalne lewicowe partie, no to zawsze te wszystkie partie liberalne, socjalistyczne, to prędzej czy później one się degenerują, no bo to zaczyna być wzrost rozdawnictwa. No, kiedy zaczyna się wzrost rozdawnictwa, no to wtedy co się robi? No wtedy kończy się wolność. Kończy się wolność wielu ludzi w imię praw innych ludzi. No i wtedy prawa jednych są niewolą drugich. No i zaczynają się patologie, zaczynają się systemy, instytucje opresji i tak dalej, i tak dalej. No i ale to wszystko zawsze idzie w kierunku jednopartyjnym. Dlatego Biden kiedy się pytał, co partia konserwatywna, republikańska robi, no to on miał na myśli to, żeby zlikwidować tą partię opozycyjną. No i bo w momencie, kiedy jest system jednopartyjny, no to rząd już nie należy do ludzi. Rząd nie należy do ludzi, rząd należy do biurokratów, którzy anonimowych biurokratów, którzy robią co chcą. No popatrzeć na to w Europie, no to już jest kompletnie, to jest kompletna biurokracja, to już nie, trudno powiedzieć, jak to było w dawnym Egipcie, no ale wtedy, kiedy pracowali 10 dni na 10 dni bez dnia wolnego, no to właśnie tak się przedstawia, że ci, którzy pracują i płacą, no to są niewolnikami. Rząd jako taki, no to jest dobry, no musi być rząd, żeby było prawo i porządek. No nie może być rząd taki, żeby nadużywał swojej władzy i dominował, no ale musi szukać porządku. No i mieć tyle władzy, ile jest potrzebne, żeby utrzymać porządek, a cała reszta jest w rękach ludzi, no bo nie ma wolności jednych kosztem wolności drugich. No to było zrozumiałe, a teraz to się wszystko jakoś rozwadnia, to jakoś jest zapominane, to czegoś takiego brakuje. Rola partii republikańskiej, no co musi być, no to trzeba w zasadzie wrócić do tych podstaw, wrócić do tego, żeby pokazać, że rząd jest potrzebny, oczywiście, że jest potrzebny, no ale najważniejsze, żeby był prawo i porządek i nie było nadużywania, no i żeby każdy indywidualni ludzie byli odpowiedzialni za siebie. Nie można powiedzmy zabierać jednym, żeby dawać drugim. No czym więcej ludzi to tych płacących podatki zrozumie, tym lepiej. No, część ludzi, którzy też są na łasce, na garnuszku państwowym, też prędzej czy później chyba zrozumieją, no ale chyba nie tak szybko. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla normalnych. Słowo dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek mieszkacie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. Tam zawsze są lepsze wybory. Nie dajcie się zwieść socjalistom. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. Widzicie, co jest. Ukraina może być napadnięta przez Putina, Tajwan może być napadnięty przez Xi Jinpinga. To wszystko jest wasza wina. Cena benzyny również w Ameryce to jest wasza wina. Zdrowia dla normalnych. No i inflacja.